Siemaneczko, w 10. części Let's Play BioShock Infinite musimy znaleźć z Night Slate'a z pomnikiem pierwszej damy. Nowe umiejętności, nowe informacje fabularne nam doszły, wojenka domowa, sprzeczki, konflikty, a pośrodku my. A i to jest córka tego nawiedzonego proroka Comstocka, czy jak mu tam było? Dobra. Czy chcemy coś tutaj konkretnego, zwiększa celność? Czy ja chcę... W sumie na razie nie musimy nic kupować z takich ulepszeń. To by było ciekawe. Chociaż na razie z tego konika korzystam, ale w sumie... Ja zapomniałem. No właśnie, opętanie też jest. Kurde, zapomniałem kompletnie o tym. O, nawet tu był checkpoint od razu, spoko. To nawet jakbym nie nagrywał odcinek po odcinku, to luz. Co mamy tu? Nasienia proroka. Tylko wielki prorok wie na pewno. Miała przejąć całą schedę po tatusiu. Biedne dziewczę. O, tu mam jeszcze coś i inną historyjkę. Co tym razem? Być może mają rację, że przyszłość jest w jej rękach. Ona to na pewno zmieni i to dużo. To the sky Comstock bent his knee and saw with holy prophecy. And too rare is the man who takes a stab in human sweetest fatherland. But here is the place where we revere the heroes of our city. Will turn us into wires and gears to replace heads and hearts. Booker! Oh. To mi się nie podoba. Dobra. Spokojnie. Ogarniemy to. Dobra. Comstock took our stories and scrubbed away our soul. Now, he's coming for me. And when I'm gone, all that will be left is the lie. Just give us what we came for. Na pewno sobie przetestujemy ten korbacz, bo wygląda świetnie. Dobra, nie, tutaj nic na razie nie chcemy, nie potrzebujemy tego. Chodźmy tutaj, dziecinko. Tak jest. To jest prościzna, zerowy poziom, także... ruszamy w tym 10. odcinku przed siebie z korbaczem w dłoni. Kurde, no jednego wytrychu brakuje, no i tak to właśnie jest. Zakładam, że tu nikt z was nie będzie miał tych wytrychów przy sobie. Aż mi się... O Jezus. Po śladach do niego dotrzemy, z pewnością. O Jezu, czekajcie moment, sekundkę. Troszkę mnie boli fakt, że nie ma wytrychów. Cholera. A nie możesz kupić. No nie, raczej chyba nie można sobie kupić. A może tu jakiś leży? Bo w tych sejfach zawsze były fajne łakocie, nie? To jest o co się bić, no ale jak nie ma, to nie ma. Oj! Obezwładnić go mamy? Po co? Od razu go rozwalić będzie łatwiej. No ale dobra, no jak zwykle nie mamy pewnie wyjścia. Gdzie on jest? To co? Comstock ships. He's coming for Slate. It was Slate who killed for his country at Wounded Knee. It was Slate who stormed the gates at Peking. Slate! Slate! Comstock's coming, Booker. But our lives won't satisfy him. Oh no. He won't rest until he's turned us into tin. I won't let him. He took my past, but that's all he's getting from me. Just give us the vigor. We don't need to do this. Here you go. Zwariował na koniec. Soldiers' death awaits. Dobra. Okej. Sprawdźmy to, jak się sprawdza. O tak, tak jest. Dobra, skończyła się amunicja, świetnie. Wypadł. Dobra. Auć. Co to było za cholerstwo? Nie, dawaj mi to. Zdecydowanie. Dobra, rób robotę. Nie próbuj. Dobra. Jak tam, panowie? Cicho tam. Tylko jeszcze więcej kłopotów narobisz. Shit, schowajmy się, może troszeczkę. Auć. Jestem w stanie go przejąć? Jestem. Dobrze. Bardzo dobrze. Pięknie. Auć. Już nie jestem. Ale mam coś dla niego specjalnego. Tak jest. Dobra. Dobra, tyle wystarczy na ciebie. Tyle na ciebie na razie wystarczy. Tam kolejnych chłopaków przysłałeś? Dobitki? Zaraz się tam zajmiemy tobą, spokojnie. A niech będzie HP, no. O. O cholera. Skurwiel mnie wystraszył. Dobra. Elo? Dobranoc. Dobra. Wypad. Zaraz do ciebie przyjdę, spokojnie. Mamy coś tu amunicji? No, całkiem sporo tu mamy amunicji. Nie, strzelby nie chcę. Zdecydowanie. Dobra, jeszcze jakichś żołnierzyków będziesz wysyłał do mnie? Jak nie, no to idziemy do ciebie. Coś tutaj jest konkretnego? Idziesz tam z nami? Osłania tyły. Dobra. Okej. Coś takiego na naszej drodze postawiłeś. Spoko. Tak jest. Sielanka na maksa. O Jezus, 100 pocisków już została wypluta. Dobra, wypadł. Ja pitole. No fajne urządzonko, nie powiem, ale... No, w sekundę pruje cały magazynek. To jest tylko fajne, ale przez chwilę. Na dłuższą perspektywę musimy z tego zrezygnować. Dobra. Na pewno to zrobimy. Ile tu mamy amunicji? Cholera, mamy jeden tylko pocisk. To bardzo niedobrze. Tu jesteś, stary draniu. Oszczędzić czy zabić go? Chcę zginąć jak żołnierz. Ale jaki ja dam przykład dziewczynie? You're a tin man now! A tin man! Mam nadzieję, że to była dobra decyzja. No nie chcę być bezmyślnym cynglem, nie? W jej oczach. Dobra, do dna, stary, do dna. Wizualnie mega fajnie to wygląda. Okej. System pułapek jest takim... Nie przekonuje mnie do końca. Prawy przycisk, by porazić stojącego przed tobą przeciwnika. Przytrzymaj pułapki. No dobra, dobra. Comstock's men will surely take him. Did you ever get used to it? The killing. Faster than you can imagine. W sumie dobrze. Nie wiem, czy może go spotkać teraz gorszy los niż szybka śmierć, ale na jej oczach, no właśnie, nie chciałem tego robić, nie? Ach, dobra, co mamy tu? Aha, rozumiem, dobra. Pieprzamy stąd. Chociaż to też nie był taki świętoszek, więc tak może nie będziemy się nad nim litować za bardzo. W poprzedniej części litość i tak dalej pomogła nam, więc liczę, że i tutaj też się opłaci być dobrym po prostu. O, drobniaki to bardzo chętnie, bo mamy duże wydatki. Wypadł. O. Całkiem fajnie to się sprawdza. No to super. Ciekawe, czy jest lepszy efekt na wodzie. Teoretycznie powinien, nie? Pytanie, jak jest praktycznie. Dobra, dzięki. Zawsze się przyda parę monetek. Jeszcze na naszej drodze będą stać jakieś pachołki? Zapewne tak. Bo przecież nie może być spokojnej drogi, nie? No zobaczymy zresztą. Nie wiem, czy tu... amunicji jakiejś nie kupię. Auć, auć, auć. Wypadł. Daję amunicję, chętnie. Przyda się. Tak jest, dobrze, porażenie się sprawdza, co? Koleżko. Sometimes you have to do what's necessary to survive. There's survival, and then there's finding pleasure in the act. Booker. Look, you seem like a decent enough sort. That said, less you know about me, the better. Może i tak, może i dobrze mówisz, stary. Amunicja do karabinu wyborowego nie, do strzelby, amunicja do granatnika zdecydowanie, tak. Dobra. Do karabinu nie potrzebujemy. Czy tu były jakieś fajne ulepszenia? Zwiększa celność. A, weźmy sobie to. My korzystamy trochę z tego, więc niech będzie. To coś ta kasa w końcu jest, nie? Ciekawe, na ile to się sprawdzi. Mamy tutaj celność, pistolet, granatnik. Dobra, niech będzie, chodźmy. Dobra, tu nic więcej nie ma. Czy tutaj mogą stać przeciwnicy? Mogą, pewnie, że mogą, gdzieś za winklem. Tu jest wszystko C, to wychodzimy stąd, no. Okej. O, i mamy checkpoint. Dobra, super, że tyle hałasu. Jakby ktoś jeszcze w okolicy nie wiedział, że tu się kręcimy, no to z pewnością teraz wie. Tak, pewnie chcę opuścić obszar. A, jesteśmy. Checkpointik. Oh shit. Tu zadyma na całego. Dobra. Karabin. Okej. Dobra, daj mi karabin wyborowy. Może i tak, może i dobrze mówisz, złotko. Dobranoc. Dobra, elo. Wypad. Gdzie jest kolejna łajza? Wypad. Gdzieś się tutaj kręci. No, come on. Tam na dole gdzieś na pewno jest. Przeładujmy sobie. To porażenie chyba będzie moim numerem 1 aktualnie. Bardzo mi się podoba. Dobranoc. Dobra. Ale wrócimy do karabinu. Jak to wygląda tu? Sporo trupów. Do przeszukania. No i parę monetek do zarobienia, nie? Standardowo bywa. Z takiej sielankowej krainy na początku robi się coraz większy rozpierdziel, nie? O kurde, znowu to? No dobra. No to jedziemy. Nope. Daj mi święty spokój. O kurwa mać. O kurwa mać. Wypad. Nope, nie wstawaj. Pewnie, że nie. Dobra, nie potrzebujemy tego. Miał coś przy sobie? Niekoniecznie. Tam. A. Tą stronę, ale nie chcę tam iść. Dużo amunicji, spoko. Portfel. Dobra. Czy tutaj coś jest ciekawego do zabrania z tego statku? Nie. Znaczy no chodźmy na górę, może tam będzie lepsza perspektywa. Zwłaszcza, że tam chyba słyszę jakichś przeciwników jeszcze. Nie, tutaj nie róbmy głupot. Wypad. Dobra. Auć. Dobra. Chyba padniesz łaskawie, dziękuję. Tak się na mnie zaczaił, ale w sumie jak wybiegłem mu prosto pod lufę, no to jak miał nie strzelić, nie? To aż się prosi, żeby ładnie strzelić. A gdzie to nas prowadzi? Uruchom... A gdzie się tą gondolę odpalało? Moment. Aha. Kurwa, ja na tych liniach to się kompletnie gubię. Nie, czekaj, odpalania... A czy tam na dole nie było odpalania gondoli? Czasem? Jezus. Tutaj. Tutaj coś było, nie? No pewnie, że... Tak? A, tam mamy też już towarzystwo. Wybornie. To przeładujmy sobie na spokojnie. Aha. Dobra. Weźmy go na swoją stronę. Dobra. Okej. Oj, i skończyło się. Dobra. Nie ruszaj się. Mógłbyś się nie ruszać. Dziękuję. Dobra. Dziękuję łaskawie. Cholerniku. Dobra, amunicja jak najbardziej. Bardzo chętnie, w dużych ilościach. W każdych ilościach w zasadzie. The name's Booker. Mhm. Fajnie, tylko gdzieś chyba się zapodziała nasza towarzyszka, mam takie wrażenie. I gdzieś chyba daleko stąd. Biedna dziewczyna. No to w sumie chętnie, no tak. Oh shit. Dobre. Daj mi amunicję. Chętnie, dzięki. Dobra, tyle wystarczy. W zupełności. Cieszę się, że się znalazłaś z powrotem. Ale bardzo fajny pomysł na postać. Na takiego przeciwnika, nie? Mega mi się podoba. Nie, to nie wiem, czy jest sens tutaj chodzić. Nie, nie, nie. Raczej wszystko tutaj ogarnięte. No, czy był checkpoint? Nie zwróciłem uwagi. Kończmy, dawaj na górę, a nie tam. Zakończmy. Możliwe, że to wytnę. I always thought of them as doors. When I was younger, I didn't just open the ones I found. I remember making them. I could go wherever I wanted, but I always wanted to come back. To what? I don't know. My family. Okay. How do you do that? Want to hold on to this? Whatever it is. You know how I said I had plenty of time to read? Well, I tried to figure it out. I read literature on physics and other such things. Yeah. And what did that teach you? That there's a world of difference between what we see and what is. O, kolejne gondole. Znaczy gondole, przepraszam, przemieszczanie się na pętli. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych kolejek tutaj. Dobra, chyba na razie wszystko zgodnie z planem. Jeśli chodzi o przemieszczanie się. Perspektywa i widok są bardzo ciekawe, nie powiem. W wkurzają mnie te ciągłe, te wyrwy właśnie, nie wiem, rozpraszają mnie. Dobra. Tak jest. Sprowadźmy. Okej. Once he has what he needs, he will leave you alone. What else could you expect from a liar and killer of women? Comstock. Father, prophet, whomever you are, I'm leaving, and there's naught you can do to stop me. Oh, sweet child. That's where you're wrong. Ach, cholera. Dobra. Ouch. Oh shit. Oh shit. Dobra. Wypad. Dobra, pięknie. Już, zaraz to ogarniemy, spokojnie. Dawaj mi to. Nawet... Tak jest. Wypad, 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 wypad. Padł wreszcie łaskawie? Chyba tak. Chyba tak. Dobra. Tu nic. Otwórz to. Mhm. No, no to cieszę się bardzo, jak to ogarniesz. Dobra, i co? Wreszcie może... Przepraszam. Przepraszam, tak. Dobra, możemy stąd ruszać w cholerę. Dobra. When you were unconscious on the beach, you kept repeating a woman's name. Anna. I don't want to talk about that. I'm sorry. I shouldn't have. Nie no, spoko. Where are you from, Mr. DeWitt? New York. What did you do there? Business much like this. But something that really caters writing on a resume. It was a fine thing you came along when you did. How do you think I ended up here? I gambled. And now I owe money to men you don't want to be in debt to. Tak było. I come here to pay it back. Me busting you out. What do you think that was? Charity? Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. To właśnie ciekawy jest ten zleceniodawca. Kto za tym stoi, nie? Nikt nie powiedział, że to jest ktoś dobry. To też jest troszkę martwiące. Dobra. Kurwa, te ostatnie zadymki i te ciągłe takie fale wrogów robią się męczące trochę, w sensie no dość łatwo tam zginąć i dość łatwo tracę tam głowę. Niestety. Za dużo opcji mam do wyboru. Co to? O, wytrychy zarąbiście, to się zawsze przydaje. Okej. Mamy checkpoint, dobra. I tu sobie kończymy, także... Na dziś wystarczy tego chaosu, wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.